Cześć, z tej strony Krzysztof. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie w ramach kursów programowania KM Programs. Dzisiaj opowiem Wam o mechanizmie prop drilling, który możecie spotkać w Reakcie. Przechodzimy do kodu. Oto prosty komponent, first component, a w nim hook, który będzie przechowywał stan pod postacią zmiennej active, która może być true albo false. Mamy tu również oczywiście metodkę setActive, która pozwoli nam ten stan ustawiać. Następnie mamy metodkę changeState, która będzie za pomocą właśnie setActive ustawiała stan na przeciwny, czyli raz będzie true, a raz false pod naszą zmienną active. Na koniec mamy jeszcze drobny szablon, który będzie albo pokazywał komunikat thisStateIsActive, albo thisStateIsInactive, w zależności od wartości w zmiennej active. I jeszcze mamy przycisk, którego wciśnięcie, kliknięcie będzie wywoływało metodę changeState, która właśnie zmienia stan na przeciwny. I ten mały komponent staje się bazą do dzisiejszej dyskusji. No bo co możemy z nim zrobić? Zobaczmy na początek, czy działa. Moja aplikacja jest już uruchomiona. Zobaczmy, jak to wygląda. Nic wielkiego. Czyli changeState, naciskasz przycisk, no i działa. Albo macie thisStateIsActive, albo thisStateIsInactive. Co dalej? Co możemy zrobić z tym komponentem? Zakomentujmy ten kod i odkomentujmy kod, który mamy poniżej. Możemy zacząć dzielić ten komponent na mniejsze podkomponenty. Zobaczcie, zrobiłem tutaj komponent State Manager, który przyjmuje jako argumenty, jako swoje propsy Active oraz OnChange i osadza je w swoim szablonie, czyli thisStateIsActive oraz tu również macie button, który będzie reagował, wywoływał metodę OnChange, kiedy będzie kliknięty, tyle że teraz te dwa elementy zostały przekazane przez propsy. Zobaczmy zatem ponownie, jak teraz wygląda first component. Również ma on w sobie hooka, ma on w sobie metodę changeState, ale tym razem te elementy, czyli stan active oraz metoda changeState, są przekazane jako propsy do komponentu stateManager. Kiedy przeładujemy tą wersję komponentu, oczywiście efekt jest ten sam, tylko mamy więcej kodu, bo wprowadziliśmy sobie komponent podrzędny. Co możemy zrobić dalej? Zobaczmy, zakomentujmy ten kawałek kodu i przejdźmy do ostatniego już fragmentu kodu, tak żebyśmy mogli wreszcie wyjaśnić sobie, czym jest prop drilling. No więc znowu mamy first component, ten znowu posiada, odwołuje się w środku do state managera, tyle że tym razem tenże state manager nie ma w sobie komunikatu i przycisku, tylko ma w sobie kolejne dwa podkomponenty. State Manager Message oraz State Manager Button. State Manager Message jako prop dostaje Active i jemu przekazujemy Active, który State Manager dostał od komponentu głównego. I podobnie State Manager Button ma w sobie prop OnChange i dostaje on wartość tego prop z komponentu nadrzędnego, w tym przypadku State Manager, a ten z kolei z komponentu First Component. Oczywiście w tych komponentach State Manager Message oraz State Manager Button mamy już to, co mieliśmy wcześniej, czyli w jednym mamy wypisywanie komunikatu This State is Active albo Inactive oraz w drugim komponencie obsługę przycisku, to znaczy przycisk wraz z jego obsługą, z obsługą jego kliknięcia. I znowu, kiedy odpalimy ten kod, zobaczmy, że efekt jest dokładnie taki sam. Ciągle mam ten drobny kawałek kodu, a raczej już ten drobny kawałek widoku, który mi działa, tak jak się należy. Pytanie brzmi, czy ja naprawdę musiałem aż tak bardzo podzielić wszystko, co tu mam, żeby uzyskać efekt, który przed chwilą Wam prezentowałem? No właśnie, to jest pierwsze pytanie, a drugie, to co to jest ten prop drilling? Już Wam wyjaśniam. Zobaczcie, tu jest taki drobny komentarz. Co prawda komponent State Manager nie potrzebuje używać zmiennej Active oraz metody OnChange, jednak musi je przyjąć jako argument i przekazać dalej, żeby komponenty potomne State Manager Message oraz State Manager Button mogły z nich skorzystać. Czyli prop drilling jest wtedy, jak mamy pewną hierarchię wywołań, w której przekazujemy w głąb, coraz bardziej w głąb kolejne propsy. Czyli first component ma w sobie active oraz change state i on musi je przekazać do State Manager, bo ten z kolei w środku ma kolejne komponenty, które potrzebują skorzystać z tych właśnie elementów. I teraz State Manager w tej
relacji pełni rolę typowego pośrednika. On w ogóle nie potrzebuje tego active, tego on change. Kompletnie state manager ma je gdzieś. On nie tylko musi przekazać. I to jest właśnie prop drilling. To, że musisz przekazywać komponenty przez komponenty kolejne propsy, niekoniecznie wykorzystując te propsy w tych wszystkich komponentach. I tak właśnie mamy wyjaśniony prop drilling. No więc zastanówmy się teraz, czy ten mechanizm jest dobry, czy zły. No tutaj niestety nie mam dobrych wiadomości, nie odpowiem Wam na to pytanie w 100%, bo na to pytanie nie da się odpowiedzieć tak lub nie. Na to pytanie odpowiedź brzmi: to zależy. Jakie zalety ma mechanizm prop drilling? No jest to na pewno dobry sposób na dzielenie logiki komponentów, logiki kodu na mniejsze kawałki, grupowanie pewnych zmiennych elementów i ich odpowiednie organizowanie. Wszystko fajnie, pięknie, jak macie mały komponent. Ale zauważcie, że już w takim małym komponencie może Was trochę ponieść i już ten mały komponent robi się zbieraniną jeszcze mniejszych komponentów i nie powiecie mi, że to jest czytelne. Czyli widzicie, zbyt duże rozbijanie struktury komponentów na coraz to mniejsze podkomponenty przed chwilą było zaletą, ale używane nadmiernie staje się wadą. Dlatego widzicie, zaraz w wadach mam napisane: przy dużej ilości zagnieżonych komponentów i relacji między nimi komponentami może stać się ten mechanizm nieczytelny, czy też jego używanie może stać się nieczytelne. Następnie przesyłasz dane do komponentów, które tego nie potrzebują. Pamiętacie? State Manager. Przecież on jest zwykłym pośrednikiem, on kompletnie jest tylko przesyłaczem propsów dalej do dalszych komponentów. No i to też przy większej ilości kodu może stać się niewygodne albo uciążliwe, bo wiecznie muszę te propsy przesyłać dalej. Coś gdzieś je wysyłać, bo coś tam pod spodem musi z nich skorzystać. Następna sprawa, to jest taka sprawa dotycząca właśnie tego, że niekontrolowane czy nieprzemyślane używanie mechanizmu prop drilling spowoduje Wam nadmierne rozrośnięcie się Waszego kodu. No dobrze, fajnie, tutaj psioczyliśmy sobie na prop drilling, ale też i go troszeczkę pochwaliliśmy, no to powiedzmy sobie, no to jak sobie radzić z tym mechanizmem? Jak sprawić, żeby działał on tak, jak chcemy, żeby jednak wykorzystać te jego jasne strony? No tutaj niestety znowu muszę odnieść się do Waszych konkretnych problemów. Przy konkretnym problemie, przy konkretnym podziale na komponenty musicie podjąć rozsądną decyzję. Czy zostajemy przy prop drilling, bo w sumie to mi nie przeszkadza, a może nawet i fajnie mi tu działa, czy jednak szukamy innych rozwiązań. Ale nie zostawiam Was z tymi problemami samych. Pokażę Wam parę tipów, czy poinformuję Was o paru tipach. Po pierwsze, no to taka ogólna prawda, o której mówiłem. Zastanów się, czy naprawdę musisz dzielić twój kod w komponencie na coraz to mniejsze komponenty. Czy na przykład, kiedy miałem te przykłady, nie było fajnie, gdybyśmy zostali przy wersji numer 2? Mi się wydaje, że okej. Powiem Wam szczerze, że przy tak małym komponencie to jej wersja pierwsza jest akceptowalna. Wiadomo, to jest tylko przykład szkoleniowy, ale miejcie świadomość tego, że może niekoniecznie trzeba od razu dzielić kod na 100 komponentów. Nie chodzi znowu o to, żeby wszystko pisać w jednym komponencie, ale po prostu rozsądnie przemyśleć strukturę Waszych komponentów, bo być może już na tym pierwszym etapie uchronicie się od nadmiernego mechanizmu prop drilling. Możesz stosować mechanizmy, które ustawiają domyślne wartości właściwości, na przykład default props z prop types. Przecież możemy nadawać pewnym właśnie prop wartości domyślne i kiedy nie potrzebujemy czegoś przekazywać, to niech sobie to z tymi domyślnymi wartościami gdzieś dalej idzie. No takie może najmniej rozsądne podpowiedzenie, ale no też jest to jakieś wyjście, słuchajcie. Czy wreszcie możesz używać kontekst API, tak? Kiedy potrzebujesz używać pewne dane we wszystkich częściach aplikacji. Są one naprawdę wspólne. To być może kontekst API jest dla Ciebie, ale znowu nie możesz przegiąć w drugą stronę, bo jak znowu wszystko wywalisz do globalnego modelu, to Ci się stworzy potężny, ciężki w utrzymaniu globalny potwór. Czyli coś, od czego raczej się ucieka, więc znowu musimy balansować pomiędzy tymi mechanizmami. No, jeszcze jest taka jedna uwaga, takie drobne moje przemyślenie. Po prostu staraj się trzymać stan, dane związane z Twoim komponentem lub grupą komponentów, jak najbliżej tych komponentów.
Wtedy być może to przekazywanie danych nie będzie musiało być aż tak bardzo zagnieżdżone, a Ty będziesz w stanie po prostu zarządzać tym w bardziej przejrzysty sposób. Tak oto pokazałem Wam, wyjaśniłem Wam mechanizm prop drilling, pokazałem Wam mój punkt widzenia i mam nadzieję podpowiedziałem kilka rzeczy. Natomiast oczywiście jeszcze, czy to kontekst API, czy to prop types, czy jeszcze inne sposoby radzenia sobie z zarządzaniem danymi, czy też stanem, oczywiście omawiamy na naszych szkoleniach. W związku z czym w linku, w opisie do tego filmu znajdziesz link do programów tych szkoleń. Serdecznie zapraszam Cię, żeby sobie je przejrzeć. Tam również znajdziesz link do repozytorium GitHub, gdzie znajdzie się ten oto kod, który zachęcam Cię, żebyś sobie pobrał, pobrała i żebyście sobie przeanalizowali i zobaczyli, jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to tyle. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!